wasza ulubiona stacja telewizyjna TV Święty Jan Chrzciciel. Nadajemy z parafii Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy. Przyjęli święcenia kapłańskie, no i słowy sakrament święcy. To są bracia ojciec Marcin, którego znamy, ponieważ trzykrotnie był na praktyce w naszej parafii, przewodniczy tej eucharystii. Nazywam się Marcin Jelinek. Jestem ojcem franciszkaninem. To właściwie się stało już jakiś czas temu, ale tak naprawdę kapłanem zostałem przedwczoraj z rąk się księdza biskupa Antoniego Długosza. Było radośnie, tak jak to ksiądz biskup jest takim biskupem od dzieci. Pochodzę z Wrocławia i teraz studiowałem przez ostatnie 6 lat w Krakowie. I jak się okazało, że decyzją naszego ojca prowincjała zostaję w Krakowie dalej. Z zawodu jestem lekarzem, więc teraz ten czas, kiedy zostaję w Krakowie, będę łączył swoją posługę kapłańską jako przede wszystkim, do której zostałem wyświęcony, z posługą medyczną, którą pomagania ludziom na zdrowie. Po jego prawej stronie jest ojciec Łukasz Gorak, który urodził się gdzieś pod Warszawą i zawędrował do franciszkanów. Jeszcze może będzie chwila, aby bracia coś powiedzieli o sobie. Ja mam na imię Łukasz Gora. Pochodzę z Mazowsza, z takiej małej miejscowości Miętne, to jest niedaleko Warszawy i będę posługiwał w Krakowie, w naszym najstarszym klasztorze w Polsce, w klasztorze świętego Franciszka. I potem jest ojciec Adam Mikosiak po mojej prawej stronie tutaj, który pochodzi z Wrocławia, podobnie jak ojciec Marcin. Witam serdecznie, pokój i dobro, ojciec Adam Mikosiak, pochodzę z Wrocławia. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj tutaj współbraćmi błogosławić właśnie tutaj parafian. Byłem na Boże Narodzenie w zeszłym roku, bardzo mi się tutaj podobało. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj się z wami będę mógł na dłużej spotkać. Bóg za. I idę do Sanoka. Także w naszej parafii ojciec Rafał Antoszczuk, ponieważ też tutaj pracował. Tak, ojciec Rafał Antoszczuk, pochodzę z Wrocławka. Tutaj w Legnicy pracowałem, w tej parafii. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy przez ten cały czas studiów otaczali mnie swoją modlitwą. Szczególnie dziękuję Margaretce i wielu, wielu innym osobom, które ciągle pamiętały przez te wszystkie lata studiów, także dawały takie dowody sympatii, pamięci modlitewnej. Naprawdę to jest bardzo cenne i proszę o jeszcze, żeby był po prostu dobrym pasterzem. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Do Przemyśla zapraszam na Podkarpacie. Super tam jest. Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że największym darem, o który was serdecznie prosimy, bracia, to jest modlitwa. Wprawdzie zostaliście skierowani na inne placówki, to znaczy bezpośrednio was nami nie obarczono. Nami, to znaczy naszą parafią, żadnego z was, a szkoda. Ale przynajmniej podczas tego wieczoru prosimy, abyście się czuli za nas odpowiedzialni. To znaczy weźcie nas do serca, pomódlcie się za nas podczas tej Eucharystii. My prosimy za nas i pod koniec mszy świętej będzie błogosławieństwo religijne. Najpierw kapłanie, osoby zakonne, gdyby takie były. I potem wszyscy wierni podejdą tutaj do ołtarza. Po łuku będą przyjmować błogosławieństwo. Jeszcze będzie stosowny dzisiaj w piękny dzień, Dzień Dziecka, ale żebyśmy poczuli się też jak dzieci Boże, byśmy mogli się przytulić do Niego, potrzebujemy przeprosić Go za nasze grzechy. Zróbmy to teraz. Spowiadam się i opowiadam. Tobiasz z pokolenia Neftalego, za czasów Salmanassara, króla asyryjskiego, został wzięty do niewoli. Znajdując się wszakże w niewoli, nie opuścił drogi prawdy. Gdy wypadło święto pańskie i przygotowano wielką... Kto się boi Pana, błogosławiony człowiek, który się boi Pana i wielką radość znajduje w Niego.
umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechu. Związanych z bronieniem tej winnicy, czasem z byciem
dla niej murem. Dopiero się dowiedzą, jak wielka odpowiedzialność od wczoraj spoczywa w ich sercach. Żeby to nie ja, ale żeby w dalszym ciągu Bóg pozostał właścicielem winnicy. Jak wiele trzeba modlitwy za tych braci i za wszystkich kapłanów, aby nie przyjęli, nie przywłaszczyli jej sobie na własność. Moja. To jest moja sprawa, co ja zrobię z tą parafią, z tymi ludźmi. Czy ja im pomogę, czy nie. To jest moja sprawa. Czy ja mam teraz odpoczynek, czy mam urlop, a oni nie chcieli ta część serca Boga. To jest moja sprawa. Może tak być. I wtedy, co czuje ten Bóg, który zaufał, bo spotkał się także i ze zrozumieniem, i z obietnicą. Będę troszczył się i opiekował się Twoim sercem. A może być różnie, bo ataki świata są. I ducha tego świata wiemy, jakie są. Więc jak wiemy, trzeba modlitwy, żeby Bóg dalej był właścicielem. I aby Bóg tylko czerpał korzyści. A jakie są korzyści, które Bóg chce czerpać z tej winnicy? No nie korzyści, bo się tam od razu kojarzy, jakiś kapitał. Korzyścią Boga, jaką chce czerpać z pracy tych braci, jest zbawienie dusz. Jest radość tego, że kolejne osoby będą przekraczać próg życia wiecznego. Będą to życie wieczne rozpoczynać w pełni, bo przecież jak jesteśmy w Kościele, żyjemy sakramentami, to już żyjemy życiem wiecznym, ale chodzi o to, abyśmy go potem nie stracili do końca życia. I to jest ten zysk, po który Bóg będzie przychodził, będzie się chciał tą radością i zbawieniem dusz bogacić. To jest jedyne bogactwo, którego Bóg pożąda. Czyli nasze życie wieczne. Ale ono jest w rękach tych. Jezus.
bardzo serdecznie dziękuję Bogurowi. Przywiozłem ikonę, ikonę Chrystusa lekarza. Jest to wizerunek Chrystusa, popularnie zwany Mandylion, czyli obraz nie ręką ludzką uczyniony. Ale wokół niego są postacie sześciu lekarzy, sześciu świętych lekarzy. Od tego, który był na samym początku, od świętego Łukasza, ewangelisty, po współczesną świętą, świętą Joannę Peremptamową. Jest szczególnie czciona, czczona też we Wrocławiu, w naszej parafii. Polecam wam, byście modlili się za swoich lekarzy, nie chodzicie do nich, do różnych. Pewnie znacie jakieś, macie znajomych, może tutaj są też lekarze. Módlcie się do tego naszego niebieskiego lekarza i nie zapominajcie, że zawsze z nim spotkać się możecie przy kratkach konfesjonału. Teraz przyjmijcie dar błogosławieństwa. Na mocy przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską ojciec Marcin udzieli teraz błogosławieństwa papieskiego wszystkim obecnie na mszy świętej. Ci, którzy przyjęli komunię świętą lub zrobią to w najbliższym czasie, pomodlą się w intencji Ojca Świętego i nie będą przywiązani do jakiegokolwiek grzechu, mogą uzyskać odpust zupełny. Błogosławieństwo udziela ojciec Marcin, ojciec Rafał, ojciec Anna, ojciec Łukasz oczywiście. Pan zbawi. Błogosławieństwo służby liturgicznej. Brat ministrat na kościele, który się zrobi przynajmniej jeden, widzę. Zapraszam też. Może ktoś jeszcze jest z ministratów tego przodu, proszę. Boże, Ty przez Syna swego powierzyłeś ludziom różne funkcje w kościele. Umocnij ich swoim błogosławieństwem wybranym do świętej służby liturgicznej. Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i stale wzrastali w Twojej łasce i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg was błogosławi i strzeże.